Dzień dobry, witam Was na pokładzie mojego statku na co kretyno-tygodniowym przeglądzie dezinformacji nie z tej ziemi. Łukasz Rybarski oraz wesołe Yes! Życie artysty zapraszają na dezinformację nie z tej ziemi. Jednemu z mostów na rzece Narwi w Podlaskim, nie z tej ziemi, nadano imię Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa. I ministra Jurgiela nadali mostowi, no to przecież to jest głupie, jak będzie, jestem na tym moście, asfalt pewnie położył na tym moście. Jak się ten minister będzie kojarzył z asfaltem teraz? Są już pierwsze efekty. Z naszych ustaleń wynika, że stadniny koni w Janowie i w Michałowie już złożyły protesty do sądu, że to one powinny nosić imię ministra Krzysztofa Jurgiela. Antoni wyczytał gdzieś, że niemieckie wojska obejmą Polskę. Na końcu, jak widzicie, jest znak zapytania. I u mnie w statku też jest znak zapytania, kto w końcu obejmie Antoniego opieką lekarską. Kolejna informacja z kraju, no nie z tej ziemi, po prostu informacja. Dyrektor Caritasu dokonał apostazji. I można by mówić o sensacji, gdyby to nie dyrektor Caritasu, ale na przykład kardynał Dziwisz apostazji dokonał. To byłaby sensacja. Ale dyrektor Caritasu? Dobrze, nawet jeżeli by to prezydent Duda takiej apostazji dokonał, to już byłoby coś. Bo wreszcie można by powiedzieć, że prezydent w końcu czegoś dokonał. Przedwczoraj odbył się kolejny stand-up nie z tej ziemi. Stand-up prezesa Glapińskiego, który miał muchę w nosie i ogłosił przy okazji, że kobietom bez sensu nadano prawa wyborcze. Prawa wyborcze dla kobiet jak najbardziej, ale one nic nie zmieniły w wynikach wyborów. No bo zwykle kobiety, córki, żony, matki, babcie, no głosują podobnie jak partnerzy, z którymi są związani. Oczywiście, ja powiem wam szczerze, nawet jak ja chodzę tutaj do kosmicznych wyborów, to też zabieram żonę i zabieram jej tą kartę i wypełniam za nią, żeby czegoś nie popieprzyła. I wchodzimy do pierwszej linii. Choć raz mówiąc na ziemi, mężczyźni mają stopy, a kobiety mają ręce. Przy okazji wywodów ekonomicznych prezes powiedział też, że nie może być w jednym domu polskim dwóch różnych gustów muzycznych. Wytrzymaliby państwo psychicznie z kimś, kto ma całkowicie inny pogląd, nie to, że tam na wybory, ale w ogóle na świat. On chce tam rapować cały dzień, a wy tam chcecie słuchać muzyki klasycznej? A my dotarliśmy do takiego dziecka, które się urodziło właśnie gdzieś tam na ziemi, nie z tej ziemi, w bloku i tam jedni ludzie słuchali muzyki klasycznej, a za ścianą urodziło się dziecko w rodzinie raperów. Yo, yo! W naszym bloku był syf duży, wszystko to za sprawą muzy, co za ścianą była grana, ja słuchałem jej od rana. Ktoś niemiecki wciskał guzik, eine kleine Nacht im Musik. Drąży muza w uszach rany, mój płacz rapem zapisany, ale twórczość zawsze wspiera ochroniona zimna wena, nawet gdy na giełdach krach, w domu Jan Sebastian Bach. Yo, yo! Tę nawijkę rapem gadam, by ją znał Glapiński Adam, bo go kocha nasz blok cały, za te jego dyrdy mały. No i tu jest informacja nie z tej ziemi. Kołodziejczak chce zalegalizować bimber. Bardzo dobrze, bo jest taka sprawa, że mój szwagier pije z Coca-Colą, drugi szwagier pije ze sokiem, a ja piję ze strachem, bo ja pędzę. Ale teraz jakby zalegalizowali, no to ja bym pił ze smakiem. Przeciętny Polak spożywa rocznie 12 litrów czystego alkoholu i na 192 państwa Polska zajmuje 14 miejsce. Teraz będzie szansa, że Polska w końcu zapije się na śmierć jako pierwsza w Europie. Dziadek, słyszałeś, bimber mają zalegalizować. Natomiast dziwny ten projekt, bo nasza kosmiczna wywiadownia ustaliła, że każdy będzie mógł pędzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. I tak na przykład górale będą mogli pędzić ze śliwek przed stodołą, kresowiacy będą mogli pędzić z ziemniaków przed piwnicą, a posłowie PiSu będą mogli pędzić ze strachu przed więzieniem.
Jedna informacja wyssana z sejmowego korytarza, informacja nie z tej ziemi, mówi o tym, że posłowie opozycji wyznają sobie miłość. Bardzo ciekawe. Problem polega na tym, że pan Czarzasty powiedział to tylko do Kosiniaka i podobno Kamysz był zazdrosny. A z rumieńców na policzkach pana Czarzastego można wywnioskować, że w Sejmie bimber chyba już jest zalegalizowany. Przynajmniej po panu Czarzastym wygląda, jakby był. Kończymy informacją od... Przepraszam, bo informacja była od ministra, którego ze świecą, prawda, żeśmy szukali i znaleźliśmy. To jest minister Czarnek. Przed odejściem powołał instytut, który przeznaczył 20 baniek... Chyba... Przepraszam... Żeby się komputer pani... 20 baniek, nie wiem czy 20, bo tu ile zer, nie wiem, było, no ileś tam baniek przeznaczył, do Zamościa poszły te bańki, na to, żeby ten instytut działał i żeby bronił rezonansu barkowego chyba. W każdym razie ma zajmować się ten instytut popularyzacją po prostu dziwactwa kulturowego, czy dziewictwa kulturowego w dziwactwa, no coś takiego, że cnoty niewieście mają być obronione dzięki temu. To, co pan minister powiedział, żeby właśnie cnoty niewieście, zero seksu przed ślubem, taką zasadę ja mam na przykład i udało mi się jeszcze, przysięgam, nie złamałam tej zasady, a ślubów już parę zaliczyłam. Tak, dlatego, że ja pracuję w domu weselnym, no i tam koleżanki mogą zaświadczyć, bo my wszystkie mamy zasadę zero seksu przed ślubem. Także dopiero jak goście zjedzą, tam się napiją, to już coś tam, gdzieś tam ktoś coś, to już nie wnikam, która z kim i co, ale w każdym razie przed ślubem zero seksu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne wiadomości Kretyno Tygodnia. I pamiętajcie również, że cały czas trwa zbiórka na moją kosmiczną książkę Nie z tej Ziemi. W połowie pieniądze są zebrane, ale ta książka jest kretyńska całkowicie, więc należałoby dozbierać jeszcze drugą połowę, do czego was bardzo serdecznie zachęcam i pozdrawiam wszystkich na Kretyno Weekend. Z dziewczynami mamy taki pomysł, żeby nasz dom weselny był imienia ministra Czarnka. I żeby on w ogóle przyjechał i otworzył i zobaczył nasze cnoty niewieście jako pierwszy. Czyli na lewą stronę. Idziemy jeszcze gdzieś na prawo. Na prawo się pewnie będzie lepiej oglądało. Ja bym się cieszył, aby ten bimber był legalny, był teraz sobie opowiem na pierwszy. Przedstawimy dźwięk na pewno tu. Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie w tygodniowym przeglądzie wiadomości kosmicznych. To nie jest bicie, to jest tak pija, takie spacie, że ktoś pije, spacie, nie będzie widział. Bo ja normalnie teraz to piję, tylko że tak, nie człowiek, to nielegalnie, to tak. To życie jest takie strach, nie? Ale jakby tak się dało napić legalnie, to piję, to zrobię, to tutaj tak. Czyli mój to ma inaczej reaguje. Tolerancję mamy ręczną. Sobie oglądamy i gadamy sobie, prawda? Niektórzy piją zapust, niektórzy piją I to jest ostatnia próba. To będzie ostatnia próba. Witam Państwa w cotygodniowym Kretyno. Dzisiaj zajmiemy się... Czymś się zajmiemy dzisiaj. Jeszcze raz. Dzień dobry, witam was serdecznie na pokładzie mojego statku. Na co Kretyno Tygodniowym przeglądzie, przepraszam, bez informacji, nie z tej ziemi. Kurwa, jeszcze raz. Także u nas cnoty niewieście bardzo proszę, zapraszam.